Księża Pallotyni z Karczówki, czyli bardzo dziękujemy za gościnę i za możliwość korzystania z tych wspaniałych, zabytkowych pomieszczeń, a także Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. I dzień jutrzejszy zapraszam serdecznie Plac Wolności i Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Będą to wspólne działania, wspólne dokonania pod tytułem Husarskie Skrzydła i Damy Dworu. Będzie tam można w wspaniały sposób uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez muzeum, a dalej będzie można oglądać pokazy naszych wspaniałych grup. Już po raz drugi na Karczówce i się spodobało w zeszłym roku, więc przybyli do nas wesprzeć obóz Wojsk Polskich. I galop. Super. Proszę Państwa, wielkie brawa zebrane z Wakrzyśnie. Proszę się nie dziwić. Pan Korcik. Brawo się udało. Wielkie brawa. Jeszcze spróbuję raz. Z podrzutu. Koń w galopie. Brawo. Dwie szable. Proszę, walka jednym toporem. Bardzo krótkim. Walka dwiema szablami. Zwróćcie uwagę, jak te szable wzajemnie ze sobą współpracują. Teraz zmyłka, cięcie, no niestety, ajajajaja. Oj, proszę Państwa, tam już na pewno nie ma nogi, tutaj nie mamy wątroby. A co tam się dzieje z tyłu, to już nie chcę nic mówić. I sztylet jednak, no, proszę, za chwilę jak straci, to on będzie gryzł. No niestety. Pozycjone! Oj. Będzie walka? A, to jest walka w szyku, proszę Państwa. Zwróćcie uwagę, że każdy pcha bronią. Przód, kroki, wyrównanie. Krok na wprost! Na wprost! Oj! Oj! Kręcie! I piękna szarża, proszę Państwa. Ale publiczność nielecka przegasiła tą szarżę wspaniałymi brawami. I wróg stracił impet. Grupa rekonstrukcyjna do Jastrzębia, regimenty Mikołaja Zebrzydowskiego z Krakowa. Więc... Proszę zwrócić uwagę na dynamikę. Tu nie ma przebacz. Walka na śmierć i życie, każde chwyty dozwolone. Każdy młody janczar próbował zaimponować dowódcy swoim wyrafinowanym i wytrenowanym tak stylem. Każdy chciał się popisać, pokazać, że nie jest najgorszy. Proszę, panie Alfie. Matko Boska na podłogę, ktoś tutaj krzyczy. Droga Pani, a skąd by Pani weźmiemy podłogę? Nie, że się Pani uwaga, to klepisko jakoś to będzie. A wie Pani, co robi żołnierz z leżącą kobietą? Proszę się nie bać, proszę Państwa. Straty są niewielkie, 99% publiczności, 1% od twórców. No i udało się, proszę Państwa.